Dlaczego 3, 5, 7? Dlaczego? Dlaczego 3, 5, 7? Dlaczego? Kiedy jesteśmy w tak wyjątkowych miejscach jak to, bardzo łatwo jest nam poczuć dobro, które spaja to wszystko dookoła. Mamy wrażenie, że jesteśmy częścią jakiejś większej całości. Mamy poczucie, że cały świat napędzany jest jakąś wyjątkową siłą. Siłą, którą nazywamy Anima Mundi. Duchem świata. Jeśli w takim wyjątkowym miejscu postawi się jakiś symbol religijny, dokonujemy czegoś, co się nazywa marketingiem. Przypisujemy jakiejś grupie ludzi albo idei ten fakt, że świat jest i że jest dobry. Moje dłonie. Czy słusznie? Moje dłonie są takie ciepłe. Moje dłonie są takie duże. W moich dłoniach śpi mały Bóg. W takich miejscach, w naszych głowach, rodzi się Bóg. W moich dłoniach śpi mały Bóg. Dłonie mam ciężkie, więc nie słyszę, jak wołają go nadaremno. Nie słyszę, jak wołają go nadaremno. Marz, by te myśli płynące od głów, ubranych w jarmułki, w mitry i fezy, nie mąciły jego spokoju, by mógł zacząć od nowa! 357 to bzdura. To tylko akcenty i nic więcej. Ten kawałek powstał ze współczucia. W te święta w waszych domach, na ulicach, w świątyniach, oglądając telewizję, będziecie uczestniczyć, będziemy uczestniczyć w corocznych narodzinach Boga. I jakkolwiek byście go nie nazwali, pomyślcie, do czego w nowym roku wykorzystacie jego imię. I prosimy was o współczucie. Weźcie go w swoje ciepłe dłonie i sprawdźcie, by myśli utkane z głów, ubranych w jarmułki, w mitry i w fezy, nie mąciły jego spokoju, by mógł zacząć od nowa. 2, 3, 4, 5, 6. Wesołych świąt od się 357.